Witam na kanale Gips Cartoon i tak dalej. Taka gadająca głowa dzisiaj w tym wideo. A temat będzie dotyczył profili UD i sufitów podwieszanych. Sufitów bądź okładzin sufitów podwieszanych, bo to jest w zasadzie, można powiedzieć, jedno i to samo. Różni się tylko wysokością obniżenia. Tutaj mam makietę, nazwijmy to tak umownie, przygotowaną sufitu o konstrukcji dwupoziomowej krzyżowej. Taka ciekawostka, może niekoniecznie, na temat tych sufitów. Ale zacznę najpierw od profila UD. Profil ten służy do tego, aby połączyć sufit ze ścianami, przez co uzyskujemy usztywnienie konstrukcji, czyli obciążając ścianę sufitem, uzyskujemy połączenie sztywne, czyli koniec po wsunięciu końca profila CD w UD następuje usztywnienie tego końca profila i jest to połączenie sztywne. Innym jeszcze zadaniem jakby dla tego profila jest zapewnienie szczelności, izolacyjności akustycznej, zwiększenie izolacyjności akustycznej poprzez naklejenie taśmy akustycznej pod profil. No i trzecie zadanie to jest zapewnienie odporności, szczelności ogniowej. Oczywiście te wszystkie parametry można ze sobą, znaczy można, one się ze sobą po prostu łączą nawzajem. Niestety bywają też takie konstrukcje budynków, w których lub też z natury, stan z natury nie pozwala na to, aby wykorzystywać profile UD. Nie możemy połączyć sufitu na sztywno ze ścianą, czy też obciążyć, nie możemy obciążyć ściany okładziną, czy też sufitem. Co w takiej sytuacji można zrobić? Mamy na przykład strop o bardzo dużym ugięciu, bądź też mamy sytuację taką, że wybudowaliśmy sobie dom z bala i chcielibyśmy w nim zrobić sufity z płyt gipsowo-kartonowych. No i nie możemy w takiej sytuacji połączyć tego sufitu ze ścianami. Co zrobić, żeby można było żeby ta konstrukcja miała sztywność, właściwą sztywność, właściwą nośność, jeżeli chodzi o zabudowę, a nie stosować profila UD. I teraz może na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o wykonanie takiego sufitu. Przede wszystkim można go zbudować w oparciu o profile CD60, jak i można go zbudować w oparciu o profil UA i profile CD60. To w zasadzie wszystko zależy od tego, jakimi, czy też iloma miejscami dysponujemy montażowymi, do których możemy zamocować nasz sufit. W przypadku profili CD60 sprawa wygląda w ten sposób, że zaczynamy od montażu profili głównych, jak to przypada na konstrukcję krzyżową. Możemy też zrobić okładzinę, to nie musi być akuratnie konstrukcja krzyżowa, ale tutaj akurat jest przykład konstrukcji krzyżowej, więc jakby omówię ten temat. Profil główny, ten brzegowy, najbliższy ścianie, równoległy do ściany, nie powinien być od niej oddalony więcej jak 15 cm. Natomiast skrajne wieszaki, te najbliższe końcom profili głównych, nie powinny być oddalone od ściany więcej jak 25 cm. Z tym, że tutaj jest jakby taka zależność, profil nośny, a wieszak. Jeżeli profil nośny ustalamy sobie na 10 cm od ściany, to wieszak nie dalej jak 15 cm od osi tego profila. Jeżeli chcemy jakby przesunąć profil bliżej ściany, no to de facto jakby powinniśmy ten wieszak przesunąć bliżej.
Jeżeli nie możemy tego wieszaka zamocować bliżej, musi być gdzieś dalej, no to wtedy właśnie warto przejść na profil UA, na profile UA jako profile główne. I tak jak mówiłem, ten profil główny 15 cm od ściany, po to, żeby swobodne końce profili nośnych nie miały, znaczy miały to swoje zapięcie, podparcie, ta długość swobodna, żeby nie przekraczała właśnie 15 cm, o tak. To jest w zasadzie chyba wszystko, jeżeli chodzi o tego typu sufit. W przypadku budownictwa takiego masywnego też możemy wykonać takie sufity i możemy je wykonać, ponieważ profil UD pełni rolę profila zabezpieczającego, czyli zwiększającego izolacyjność akustyczną, zwiększającego odporność, szczelność ogniową, to również tego typu konstrukcje też możemy tak zrobić poprzez stosowanie wełny albo płyt gipsowo-kartonowych. Zamiast profila UD przyklejamy do ściany płyty gipsowo-kartonowej, pasy o wysokości minimum 10 cm. I przyklejamy je na pełnej spoinie, nie na placki, tylko na pełnej spoinie. Oczywiście profile wtedy muszą być na tyle, muszą po prostu być o tyle krótsze, aby ta płyta mogła się tutaj swobodnie znaleźć. To można zrobić przed, to można zrobić po montażu, wtedy po prostu łatwiej jest na czas klejenia podtrzymać tutaj od spodu jakimiś paskami płyty ten naklejany pas. Można też zastosować wełnę mineralną. I to by było wszystko, myślę, jeżeli chodzi o tego typu konstrukcje. Oczywiście rozstawy wszystkich pozostałych profili, jak i wieszaków trzeba tak dobrać, aby zapewnić odpowiednią nośność takiej konstrukcji. Czyli jeżeli im większy rozstaw pomiędzy profilami głównymi, tym mniejszy rozstaw pomiędzy wieszakami dla profila, lub też im większy rozstaw pomiędzy wieszakami na profilu, tym mniejsze rozstawy pomiędzy samymi profilami. Te maksymalne, minimalne, to wszystko jest podane w kartach technicznych, także spokojnie, spokojnie można sobie tam zajrzeć i skorzystać z informacji, które tam są podane. To jest wszystko, jeżeli chodzi o tego typu konstrukcje. Jeżeli o czymś zapomniałem, czy padną jakieś pytania, no to będę się starał w komentarzach na nie odpowiadać. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.